Nazwa z powrotem. I strasz też. Podobno, że masz dziurę. Jak wyładowaliśmy, bo się większość to... Wszystkie wyładowane są. No, wszystkie. Nie zasłania. O, tak. To metry od wejścia. Więcej nie. Panowie, podczas ulewy wieczornej żeście ściągali te opony. Pokażcie te opony, odsuńcie się chwileczkę, tak, o. Ściągaliście te opony pod Sąd Najwyższy. Po co wam te opony są potrzebne? Te opony są po to, żeby pokazać naszą siłę, że po prostu nie jesteśmy bierni, tylko walczymy i pokazujemy, na co nas stać. Jesteśmy zdesperowani i musimy się o swoje dopominać. A żeby się do swoje dopomnąć, to trzeba być zdesperowanym i na wszystko przygotowanym. I te opony to jest nasza siła, to jest nasz symbol. Przepraszam, pan tutaj pilnuje tego miasteczka? Ano, i tych opon pan pilnuje? Też, no bo... A po co te opony? Nie zamierzacie przypadkiem ich podpalić? Nie, wie pan co? Ja mam takie pomysła, chcę zrobić majątek i sprzedać po 5 zł sztuka. Ale to są zepsute opony, to po co tutaj pod sądem? Ale za 5 zł to jak, to może, to auta może... Panie, kiedyś wiem, za komuny paliło się komitety. A to jest relikt komunistyczny jeszcze. Ale pozostał, my na razie to nie? Nie ma. Tego. Takie głupie pomysły wam nie chodzą po głowie przypadkiem? Nie. Na razie nie. Jeszcze nic nie, ale na razie nie będziemy palić.